Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Wyspy Mrozu 3. No, aktualnie znajdujemy się przed wejściem do magazynu T002. Jeśli nie widzieliście wcześniejszego odcinka, to właśnie w karcie wyświetla wam się link do niego. Więc no. A dzisiaj mamy zmierzać do... Na lotnisko, o ile dobrze pamiętam, tak? Koordynaty lotniska, tak. Na lotnisko. 442, 228. 440. Okej. Dobra. Aż tylko, no tak średnio tutaj. No ale dobra. Nieważne. Trzeba iść, to trzeba. Czy zimno, czy nie zimno, może tam będzie lepsza pogoda. W razie czego, jakbym jakąś kartę potrzebował, jakąś notatkę, to wiem, gdzie są. Więc no. Więc dobra. To możemy wracać po prostu. Nie wracać, lecieć dalej, dobra. Nieważne. Ile to było? 442, 228. Chwileczka, bo nie jestem pewien jednej rzeczy. Aha, tego właśnie. No, i od razu lepiej. No. No to możemy iść dalej z tym. Nie będę się jakoś zbytnio... O. Ej, nie no, piękna zorza. Piękna. Dobra. 442, 228. Dobra, przydałoby się trochę ogrzać, bo jednak no nie jest zbyt ciepło, no jest noc jeszcze dodatkowo. Tam coś jest. I to chyba jest lotnisko. Tak? Weź się tam przycisz, krowa. Królik, jak pupyla po śniegu, jak zarąbany. Aha, kombinezon pracownika, odznaka pracownika T00. Aha, pomoże jednak to założę, bo to jest zdecydowanie wygodniejsze, można powiedzieć. No dobra, niech będzie. To jest wciul zimno. O. Ale dobra. Kurde, łażę wszędzie w garniaku, się nie dziwię. A potem się dziwię, że jest zimno. Dobra. Ile jaki był kod? 97001. 97001. Okej, dobra, mogę wejść. Aha, no. To tak średnio mi cokolwiek da. Więc lepiej to gdzieś tutaj postawię jednak. Więc no. Dobra. Tego już raczej nie będę potrzebować. List polecony ONB raczej też się już nam nie przyda. Aha, dobra. Już się zaczęło wszystko topić. Od Johnsona. O, taki mały, przytulny balkonik. Ale zimno jest. Z tą dziurę w tym dachu. Naprawdę, okropnie zimno. Jest.
O! Dzięki miły kolego za spodenki. Dzięki. Chociaż trochę będzie cieplej. Dobra. No to przeczytajmy to sobie. List od Szymona do Chrisa. Cześć Chris. Czy u was też mroźno? Bo u nas tak. I to bardzo. Temperatura wczorajszej nocy spadła u nas do minus 6 stopni. Idąc rano do pracy dostrzegłem Johnsona, który rozmarzał okiennice w obu budynkach. Naprawdę szanuję tego staruszka. Mimo swoich lat dalej dysponuje dużą energią i gdy natrafi na problem, zawsze stara się go rozwiązać. Bez względu na kłody rzucane przez los pod nogi. To naprawdę niespotykane w dzisiejszych czasach, tym bardziej na tej wyspie. Około godziny 15 w rejonie naszego lotniska pojawił się ogromny niż atmosferyczny. Mieliśmy aż zanieść pracownikom na wieży kontrolny kilka bud z trenem, bo tracili jeden po drugim przytomność. O, to naprawdę niska musiała być temperatura. Naprawdę. Niestety na skutki tego niespotykanego wydarzenia nie mieliśmy długo czekać. Nie musieliśmy długo czekać. Samolot transportowy, który miał zatrzymać się na naszym lotnisku, nie otrzymał pozwolenia na lądowanie z powodu to, że rozbił się kilkaset metrów od naszego lotniska. Kilka minut po tym wydarzeniu przybyli do nas pracownicy z pobliskiego magazynu. Właśnie oni mieli nadzorować przebieg załadunku. Gdy dowiedzieli się o całej sprawie, to opuścili lotnisko z niezadowoleniem. Spróbowaliśmy się skontaktować z załogą badaczy, którzy pracują w bunkrze niedaleko nas. Usłyszeliśmy tylko szumy i piski. Najwyraźniej musiał im się zepsuć nadajnik. To u nich typowe. Mam nadzieję, że dzień taki jak ten dzisiaj już nigdy mi się nie przydarzy. Co tam u ciebie? Praca w stacji polarnej jest mniej stresująca niż tutaj? Odpisz prędko. Tymczasem udam się na miejsce katastrofy. Może któryś z pilotów ocalał. Szymon. Kilkaset metrów. To lepiej to zostawia. Od Johnsona. Wiadomość. Od Johnsona. Witajcie koledzy pracownicy. Jak pewnie wiecie, nie mam mnie dzisiaj w pracy. Do przyszłej środy zastępuje mnie David. Słuchajcie się go i bądźcie dla niego wyrozumiali. Jeśli uda wam się wykonać wszystkie zamówienia na czas i nie popełnicie żadnej pomyłki, do mojego powrotu czeka was premia. Macie tak jak w banku. Pozdrawiam i życzę miłej pracy. Wasz szef Johnson. Okej. Wiadomość dla Dawida od Toma. Cześć Dawid. Piszę tę wiadomość, ponieważ dowiedziałem się, że szukasz karty dostępu do wieży. Zapomniałem wam dzisiaj powiedzieć, ale naukowcy zawodowi poprosili mnie, bym użyczył im dostępu do wieży lotniczej. Bardzo mnie prosili i nie mogłem ich o tak wyprosić. Obiecali mi, że oddadzą go po 16 we wtorek. Jeżeli nadal się nie zjawili, to możesz pójść do nich do laboratorium. Zostawiam ci dostęp do skrzyni koło tego listu. Pozdrawiam, Tom. Aha, i lepiej weź ze sobą jakiś polar. Na zewnątrz panuje przeszywający mróz. Dostałem aż od niego zapalenia płuc. List Johnsona do Dawida. 12 lutego 2007. Dawidzie, przekaż swoim współpracownikom rozkaz rozładunku towaru z zawinetki S63W. Niestety, jak widzisz, nie ma mnie teraz w pracy. Proszę cię, nie mów nikomu o tym, co tutaj przeczytasz. Zachowaj to tylko dla siebie. Zostałem wezwany do głównej siedziby ONB. Niedaleko miasta trwają właśnie pierwsze obrady dotyczące misji kryptonimie ARKA-1. Jako przedstawiciel sektora lotniczego otrzymałem zadanie organizacji kursów transportowych prosto do ich siedziby. Pierwsze dostawy mają odbyć się w przyszłym miesiącu. Organizacja oznajmiła nam, że mamy mało czasu i musimy się przygotować do intensywnej pracy. Nie zwiastuje to niczego dobrego. Siedzę w tej branży od lat i wiem, że ich harmonogram nie jest wadliwy, nawet bardzo. Zjazd zakończył się w przyszłą środę i tego właśnie na obejmiesz z nieśnictwem i do tego właśnie na obejrzysz z nad tym lotniskiem. Myślę, że sobie poradzisz. Jeżeli napotkasz problem, to kontaktuj się ze mną. Johnson. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, czyli
Już mniej więcej wiem, co tu się wydarzyło. Dobra, pamiętam, już się bałem. Lepiej. Dobra. Tu jest ta wieża. I tutaj potrzebujemy wieża kontroli lotów. Tutaj mamy kamerkę. No, to już wiemy, że ktoś mnie może obserwować. Ale nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle tutaj żyje jeszcze. Raczej wszyscy się stąd wynieśli. Zapiska Andrew. Podczas przewożenia baryłek do magazynu słyszałem głośny wybuch z pobliskiego bunkru. Dźwięk ten był bardzo tępy, ale intensywny. Najwyraźniej nikt poza mną nie wie o tym dziwnym incydencie. Lepiej zachowam to dla siebie. Jak się o tym wygadam, to jeszcze pomyślą, że jestem współwinny. Znam ich. Andrew. Okej, czyli raczej że nikogo żywego nie zaznamy tam. No, kolejne kości. Najbardziej spotykalne zjawisko tutaj, kości. No tak, bo cóż by innego? 6, 7, 1, 8, 2. 6, 7, 1, 8, 2. Kurde, co tu się dzieje? Co żeś tym razem poszło? Jezu, jak zimno. O, zapalniczka. Jezu, nie straszcie mi tymi dźwiękami. Chłopy, co byście dodali do tej mapy? To jest okropnie, to jest przerażające wręcz. Dziennik Marka. Jest to ostatni. 22.09.2006. Dziennik Marka. Jest to ostatni dzień, w którym postawię swoją nogę w tym magazynie. Sprzedałem ten kawał dziadostwa za 40 tysięcy marek. Wybudowałem właśnie. Wybudowanie magazynu w tym miejscu było złym pomysłem. Patrzyłem tylko na tylko jedną zaletę, jak było okoliczne lotnisko i możliwe zarobki z depozytu. Na początek szło dobrze, jednak gdy kontrolę nad wyspą przejęło NB, wszelkie działalności w ich zasięgu zostały przez nich wykupione za korzystną cenę. W ostatnim momencie sprzedałem budowlę niezależnym jajogłowym i rzuciłem ten biznes. Za otrzymane pieniądze już niedługo wybuduję nowy magazyn, kilkadziesiąt metrów za strefą wpływów UNB. Myśleli, że to oni mnie przechytrzą, a to ja ich przechytrzę. Evans będzie mógł mi podskakiwać. Mark. No, ustawił sobie życie. Ale dobra. Najpierw się rozejrzyjmy. Co tutaj mamy? Recepcja. Zapiska Jeremiego. List Jeremiego do Noopsa. Zapiska Jeremiego. Dziś do naszej kadry przyjęliśmy nowego świeżaka. Paula. Chłopak wydaje się być przyjaźnie do nas nastawiony. Prawie cały wieczór przesiedział wraz z ludźmi mając tymi wartę na lotnisku. Ten to ma dar przekonywania do siebie ludzi. Olaf był wobec niego dość ostry, jednak po chwili dotarło do niego, że ma do czynienia z pracowitą chłopaczyną. Niesamowite, że na tej wyspie istnieje jeszcze taka młodzież. A to co mój syn Kevin? Nie to co mój syn Kevin. Pewnego dnia ten maluch zrobi sobie wielką krzywdę. To wszystko przez jego znajomych. Będę musiał być wobec niego bardziej uważny. Jeremy. List Jeremiego do Noopsa. Cześć Noops. Co się tam u was dzieje w elektrowni wodnej? Od wczoraj na te niskie częstotliwości prądu nie starczy nawet na włączenie lamp w górnej części laboratorium, nie mówiąc już o windzie. Zepsuła się wam turbina? Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, to będą zmuszone jechać dziesiątki kilometrów do miasta i po to, by kupić generator. Naprawdę nie chce mi się tego robić, dlatego proszę was o natychmiastową interwencję. Pozdrawiam, Jeremy. Chyba jednak ten list nie został wysłany. Ale. O, pałka. Wejście na obserwatorium. No, rozpogodziło się. Jak fajnie. Dobra. Jakieś krzesełko. Przytulnie.
Kotłownia. O, nadpalony dziennik. A tnie i nie może dowiedzieć się o tym materiał badawczy, podjąć próby ukrycia śladów. Dyrektor generalny oddział naukowo-badawczy. Przetłumaczenie reszty zapisków jest niemożliwe. Strony zostały doszczętnie spalone. Pozostał z nich sam popiół. Aha. No to coś tutaj mi nie gra. Coś mi tutaj ewidentnie nie gra. O, węgiel. Macie więcej tego? Ło, wam się to już nie przyda. Mi się to zdecydowanie bardziej przyda. Uhuhu. Ło, facet. Ile tego? Jezu, czy... Więcej węgla. Matko, daj, daj, ja chcę. Im więcej, tym lepiej. Jest najrzadszy surowiec, który mogę tutaj zgarnąć. Daj mi tego węgla. Daj. Tego nie powinienem ruszać. Niech to sobie tutaj zostanie. Ja sobie stąd pójdę, mam staki 4. Możesz. Ło, chłopie. Z tego będzie mnóstwo pochodni. Dobra, niech będzie chociaż trochę tego. Na razie przynajmniej. Potem się wykraftuje najwyżej więcej. Ale ja wolę z tą pałą łazić, bo ta pała jednak zapewnia mi jakiekolwiek bezpieczeństwo. Hol główny. Okej. Okay. Dobra, to jest creepy. Klatka schodowa. Kości. Dawid. Dzień pierwszy Dawid, dzień drugi Dawid, dzień trzeci Dawid. Kim do cholery jest Dawid? Dzień pierwszy. Byłem w środku laboratorium zaledwie 20 sekund, gdy nagle od strony drzwi wejściowych naciągnęła duża fala mrozu i śniegu. To się działo tak szybko i niekontrolowanie. Czym prędzej zbiegłem do klatki schodowej i szczelnie zamknąłem drzwi. Jest mi bardzo zimno. Dobrze, że wziąłem ze sobą ten Polak. Gdyby nie on, to zmieniłbym się w kostkę lodu. Muszę poszukać zapalniczki, spróbować zapalić lampion. Następnie poczekać na rozwój sytuacji. Dzień drugi. Jest godzina 19:57. Dnia 14 lutego 2007 roku. Nadal przesiaduję w klatce schodowej. Próbowałem zmierzyć temperaturę powietrza na głównym holu, ale nie udało mi się tego dokonać. Jest tam niemiłosiernie zimno. Powoli zaczynam odczuwać głód. Jeśli nie znajdę niczego zdatnego do jedzenia, to będę zmuszony zapalać na myszy, który jest tutaj na potęgę. Z wodą nie mam problemu, gdyż mam niewyczerpane źródło lodu i śniegu. Próbowałem się skontaktować z wieżą lotów, nie otrzymałem odpowiedzi. Na zewnątrz panuje głucha cisza. Czy jestem tu sam? Dzień trzeci. Obudziłem się po 8 rano. Odważyłem się otworzyć drzwi, by zbadać laboratorium i okolice. To, co zaraz zrobię, może skończyć się dla mnie źle, ale jestem żądny wiedzy. Chcę wiedzieć, co tu się cholery stało. Otworzyłem grota. To, co to ujrzałem, wywołało u mnie strach i niedowierzanie. Całe lotnisko i okoliczne lasy zostały pokryte grubą warstwą śniegu. Szyby znajdujące się w budynkach zostały wybite, a z krawędzi dachu zwisały sople. Andrew, Szymon i Mike, oni nie żyją. Zatem naprawdę zostałem tu kompletnie sam. Jestem wstrząśnięty. Muszę jeszcze raz uświadomić sobie, co tu właśnie się wydarzyło. Po chwili kontemplacji zdecydowałem się ruszyć śladem Johnsona. Nie widzę aktualnie innego wyjścia z tej sytuacji. Nie znam tej wyspy, pracowałem tutaj zaledwie kilka miesięcy, zanim stało się to wszystko. Dobrze, że stary John zostawił mi opis trasy na metro. Będzie mi łatwiej określić swoje położenie. Pozostaje przygotować się do tej tułaczki.
Udaje się w kierunku katastrofy lotniczej. Poszukam tam przydatnego ekwipunku i ocalałych. David. Okej. Czyli mamy tutaj Dawida. David, David. Okej. Tutaj mamy... Tutaj ktoś próbował się stąd wykopać. Jak głęboko to jest? Dość głęboko, a tutaj nie mamy nic w tym szybie. No to chyba czas. Czas zabawić się w alpinista. O tak. Jak ja to uwielbiam. Dobra. Daj mi to. Jako już nie chce mi się tutaj drugi raz lecieć. Jak nie? No. Już mi tutaj ustawić swą pompę. Oho. Chyba trzeba zejść i wykraftować trochę więcej tego, bo... chyba mi drewna nie starczy. Oj, 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 oj. Chyba trzeba będzie wracać. Albo i może? Wracaj tu. Super, wpadłem do dziury. Dobra, w ostatniej chwili złapałem się drabinki. Jest dobrze. Aha, dobra, tam jest winda. Nie, no to super po prostu. Okej. Okay. Dyspozytorium. Notatka dozorcy 1, notatka dozorcy 2. Notatka dozorcy 1. Wczoraj wieczorem zadzwonił do nas pewien starszy mężczyzna, który podobno znalazł zasypany obiekt badawczy. Nieopodal jego chatki w środku lasu. Wydawał się wiarygodny, raczej nie robił sobie z nas żartów. Jutro wyślemy tam oddział ekspedycyjny. Trzeba sprawdzić ten trop. Może odkryjemy tam coś ciekawego. Dozorca. Notatka dozorcy 2. Nasz oddział odnalazł wejście do środka obiektu. Znaleźliśmy tam kilka oraz dziwną substancję określoną jak X-099. Nie spotkali tam nikogo żywego. Obiekt ewidentnie jest opuszczony. Według naszych wyliczeń ma blisko 9 lat. Skontaktowaliśmy się z ONB, to oni zdecydują, co zrobić dalej. Nam pozostaje czekać na ich powrót. Dozorca. Okej. Okay. Otwieranie drzwi. Drzwi się otworzyły. Ja wolę jednak zabrać ze sobą to pochodnie. Oho. Oho. No ta. Znalezienie kogoś żywego. No oczywiście. A czego ja się mogłem tu spodziewać? Próbka numer 3.
Co tu się, kurde, macie? To jest ten wybuch, który był, o którym pisał jeden? Jezu, co tu się stało? Aż mi ciarki przeszły. Do utylizacji. Ice Echo. Co? Co tu się dzieje? Dobra, na razie tych zupek nie będzie potrzebować i tak. Bo i tak nie używam, ale o co tu chodzi? Co jest? O co tu chodzi? Ice Echo dzień czwarty, Ice Echo dzień piąty, Ice Echo dzień drugi, dzień pierwszy, dzień trzeci, dzień szósty. Operacja Ice Echo dzień pierwszy. Operacja Ice Echo dzień pierwszy. Zaczynamy eksperymenty mające na celu sprawdzenie właściwości substancji określonej jako X09907. Została ona sprowadzona do naszego laboratorium w zeszłą sobotę z opuszczonego ośrodka badawczego. Prowadząc badania nad substancją, obowiązkiem jest noszenie masek z filtrem substancji, gdy dostaje się przykry zapach, porównywalny do woni z ropy naftowej. Godzina 15 zakończył się pierwszy dzień badań. Operacja Ice Echo, dzień drugi. Operacja Ice Echo, dzień drugi. Na teren naszego laboratorium zaczęto sprowadzać osoby trzecie. Jesteśmy zmuszeni przenieść zapasy substancji do magazynu nieopodal naszej pracowni. Nikt spoza personelu zajmującego się operacją Ice Echo nie może wiedzieć o istnieniu tej substancji. Całe przedsięwzięcie jest prowadzone w tajemnicy. Zabiliśmy deskami okna w północnej części laboratorium. Otrzymaliśmy nakaz rozdzielenia substancji na trzy równe części. Jedna z nich zostanie w tak zwanym magazynie. To znaczy w normalnych warunkach w temperaturze 20 stopni. Druga będzie przetrzymała w dużym akwarium, pozwoli nam to sprawdzić reakcję substancji z wodą. Próbowaliśmy wcześniej złączyć substancję z wodą pod mikroskopem. Niestety ta próba się nie udała. Reakcja substancji z wodą w zbiorniku, którego objętość wynosiła 10 metrów sześciennych, powinna się udać. Trzecia partia substancji umieściliśmy w pomieszczeniu, w którym panuje próżnia. 08.02.2007. Godzina 16. Rozpoczął się eksperyment. Operacja Ice Echo, dzień trzeci. Operacja Ice Echo, dzień trzeci. Próba oznaczona numerem 1, magazyn, nie wykazuje żadnych zmian. Z pomieszczenia ulatnia się odór, który z trudnością udało się nam zatrzymać. Poza tym nie zauważyliśmy niczego nadzwyczajnego. Próbka oznaczona numer 2, akwarium. Woda zaczęła łączyć się z substancją. Czy zmienia swoją barwę na lekko szarą? Zapach mieszanki jest prawie taki sam, jak odnotowaliśmy podczas obserwacji próbki pierwszej. Próbka oznaczona numerem 3. Próżnia. Substancja zaczęła zmieniać kolor. Jej kolor stał się ciemno-szary. Odnotowaliśmy lekkie problemy z maszynami, które wysysają powietrze oraz opary z substancji. Godzina 12. Wstrzymanie eksperymentu. Operacja Ice Echo dzień 4. Operacja Ice Echo dzień 4. O godzinie 18.40 wznowiliśmy pracę. Próbka numer 1 nie zmieniła swojej struktury ani wagi. Nie dostrzegamy żadnych zmian. Próbka numer 2. Sytuacja wygląda podobnie. Jedyna różnica jest coraz ciemniejsza barwa. Jedyną różnicą jest coraz ciemniejsza barwa wody. Poza tym nie wydarzyło się nic niespotykanego. Próbka numer 3 zaskoczyła nas najbardziej. Substancja co 10 minut zmienia swoją barwę na szarą, a następnie z powrotem na czarną. Podejrzewamy, że brak tlenu może mieć zdecydowany wpływ na to dziwne zjawisko. Zdecydowaliśmy się podnieść moc maszynerii do wysysania powietrza z pomieszczenia. Godzina 19.30. Wstrzymanie eksperymentu. Operacja Ice Echo, dzień 5. Operacja Ice Echo, dzień 5. Zaczęliśmy obserwację nad próbką pierwszą oraz drugą. Dalsze prowadzenie badań wyniosłoby niczego nowego do operacji. Naszym priorytetem stała się próbka trzecia. Postanowiliśmy otworzyć pomieszczenie na kilkanaście sekund. Jeden z naukowców, mianowicie Fred McLeod, wszedł do środka i zbadał substancję. Okazało się, że X09907 stało się substancją niezwykle żrącą. 1 ml stopionej substancji pozwala na przetopienie ponad 5 kg ciężkiego bruku. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z podobną substancją. Wysłaliśmy raport ONB. Następnie z powrotem zamknęliśmy komorę. O godzinie 14.30 dnia 10 lutego 2007, 15.30
7:30 wstrzymanie eksperymentu. Około godziny 7 wyłączono prąd. Musimy przez całą noc obserwować substancję za okien. Użycie telewizorów jest niemożliwe. Operacja ISECHO, dzień 6. Operacja ISECHO, dzień 6. Wynieśliśmy próbkę drugą, gdzie znajduje się próbka. Wnieśliśmy próbkę drugą do pomieszczenia, gdzie znajduje się próbka, by uniknąć wydania się przykrego zapachu z akwarium. Nasz pracodawca poprosił nas o wyprodukowanie jednej partii nowej substancji do jutra, to znaczy 12.02.2007. Postanowiliśmy, że dołożymy część zmagazynowanej substancji do komory z próżnią. Jest godzina 19:55. Musimy się pośpieszyć, by wyrobić się na czas. Zdecydowaliśmy, że podkręcimy moc maszynerii. Musimy być bardzo ostrożni, ponieważ możemy ponieść wysokie konsekwencje tego, co zaraz zrobimy. O godzinie 20:34 usłyszeliśmy ciche piski z pomieszczenia. Dave zapewnił nas, że to normalne i nie powinniśmy się tym przejmować. Mimo zapewnień, część personelu zaczęła się niepokoić, w tym ja. Około godziny 21:00 z pomieszczenia zaczął unosić się dym. Chwilę później zaczęły pływać tam dziwne substancje spod drzwi stołu. Poprosiłem Freda oraz Paula, by posprzątali to coś. Mamy problem. Maszyny pompujące opary z powietrza zaczęły się palić. Wydostaje się iskry, które spowodowały pożar w jednej z części obiektu. Zarządziłem natychmiastową ewakuację. Jest godzina 22:01. Reszta książki została wypalona przez substancję. Wydurnie! Jezu! Znaleźliście coś w lesie i zaczęliście... Była najgłupsza rzecz, jaką mogliście zrobić, ale dobra. Nie będę was oceniać. Właściwości X09907. Właściwości substancji IE07. Fizyczne. Gęstość duża. Temperatura topnienia około 20 stopni. Lepkość średnia. Kolor czarny, w niektórych fragmentach ciemnoszary. Chemiczne. Toksyczność brak. Palność brak. Reaktywność duża. Zapach nieprzyjemny. Smak nie testowano. Zapisał Olaf Leisner. Nazwa zastępcza X09907. Uwaga, substancja jest bardzo wrażliwa na pole magnetyczne. Wytwarzana na przykład przy użyciu magnesu. Okej. Próbka numer 2. Tu jest to akwarium. Dobra. Do utylizacji. Próbka numer 1. Lepiej nie będę na to wchodzić, bo było napisane, że to jest silnie żrące. Składzik odpadów. Okej, poczekajcie. I coś jest. Oho. Notatki Paula. Notatka Paula. Ja i Fred zostaliśmy tutaj uwięzieni. Usłyszeliśmy głośny wybuch w górnej części laboratorium, a skały lecące z góry zablokowały nam wyjście na zewnątrz. Jeden z odłamków zranił Freda i nie może chodzić. Kontakt z profesorami z górnej części laboratorium czy się fiaskiem, nie mówiąc już o lotnisku. Nie zabraliśmy ze sobą niczego, co umożliwiło nam usunięcie skał. Minęło już 8 godzin od momentu, gdy zostaliśmy tutaj uwięzieni. Próbowałem poszukać po tym miejscu jakichś rzeczy, które pozwoliłyby nam się stąd wydostać z tego miejsca. Szukanie zakończyło się porażką. Znowu. Fred cierpi z bólu, a ja nie mogę mu pomóc. To straszny widok. Czuję się fatalnie. Minęła kolejna doba. Fred stracił przytomność. Nie mogę nic z tym zrobić. To straszne uczucie. Nie do opisania na kartce papieru. Być może jest to wybryk mojej psychiki, ale poza późnym wieczorem usłyszałem głosy w górnej części budynku. Nie mam pojęcia, która jest godzina i jaki mamy dzień. Fred stał się silny i przestał oddychać. On odszedł. Zostałem tutaj sam. Pod ziemią.
To już trzeci dzień. Tak przynajmniej mi się wydaje. Leżę w kącie i nie mogę spać. Widzę halucynacje i dziwne dźwięki. Obok mnie leży ciało Freda. Czy on się na mnie patrzy? Mam wrażenie, jakby mój żołądek zaczął się sam trawić. Nie jadłem niczego od wielu dni. Ból. Czuję ból. Zrobiłem to. Przepraszam. Znany tuż zakrył całą stronę. Dostrzegasz odbitą na papierze za pomocą krwi rękę prawą. O kur. Dokonał kanibalizmu. Mamy kolejne. No nic tutaj nie ma do wyjścia. Nie mieli stąd jak wyjść. No racja, nie mieli stąd jak wyjść. I tak samo jak ja stąd nie mam jak wyjść. A nie, czekaj, mam kobla. Czekaj, nie, to jednak mam jak wyjść stąd. Co nie? Mam jak stąd wyjść? No oczywiście, że nie mam. Przepraszam. Halo, co tu się dzieje? Czemu ja tu nic nie mogę? Halo, co to ma być? Dobra, ja jestem tu. Okej. Daj mi tą drabinkę. Mógłbyś to proszę otworzyć? Dziękuję bardzo. Tego już raczej nie będę potrzebować. O, karta magnetyczna. To i łom. O, łom może będzie trochę silniejszy od tego. Dobra, trochę śmieci. Dobra, i co tutaj mamy? Zgniłe żarcie, trochę innego żarcia. Okej. Okay. Po prostu odłóżmy to do szafki i tyle. To jest jakaś karta. Wieża kontrolna. O, jest. List Paula do rodziców. List do rodziców. Cześć, mamo, cześć, tato. Jestem tak szczęśliwy, że w końcu mogę do was napisać. Czekają na ten moment całe 5 dni. Bo tyle właśnie trwa podróż pociągiem na północną, wschodnią część wyspy. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że w końcu mogę oddychać tym górskim powietrzem. To o wiele lepsze niż miejskie spaliny i dym z kominów. By dotrzeć do laboratorium, musiałem przejść pieszo około 3 km prosto ze stacji kolejowej. Tutejszy krajobraz jest bardzo ładny i zielony. Czuję się jak ryba w wodzie. Podczas tułaczki spotkałem pewnego starszego mężczyznę, którego tutejsi mieszkańcy zwą Johnson. Mimo, że różnica wieku jego i mojego jest ogromna, to okazało się, że mamy wspólne zainteresowania i charaktery. Niestety nie mogliśmy dłużej porozmawiać. Spieszył na pociąg. Podobno czekało go ważne spotkanie. Żegnając się ze mną, wskazał mi kierunek, który powinien podążać, by dotrzeć do laboratorium. Po niecałej godzinie dotarłem do miejsca docelowego. Okazało się, że laboratorium znajduje się niedaleko lotniska. Spotkałem w nim wielu sympatycznych ludzi, m.in. Szymona i Andrew. Pomogli mi zaznajomić się z otoczeniem. Zaproponowali mi nawet grę w karty. Oczywiście przegrałem wszystko. Takie moje szczęście. Ech. Pożegnałem ich przed zmierzchem i udałem się do laboratorium. Spotkałem w nim mojego szefa, który nazywał się Olaf. Widać, że jest zdyscyplinowany i niezłomny. Od razu rozkazał mi rozpakować załadunek substancji, którą niedawno znaleźli w jakimś ośrodku. Wykonałem to i sumiennie i dokładnie, co na pewno wpłynęło pozytywnie na pierwsze wrażenie. Na razie
Nie przeprowadzamy żadnych badań. Dopiero w kolejnym tygodniu czekają nas pierwsze prace. Co tam u was w mieście? Czy tata dalej zasiada na stanowisku prezesa korporacji? Czy zdrowie mu dopisuje? Odpiszcie prędko, wasz kochany syn Paul. Czekaj, 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 czekaj. Ojciec Paula zasiada na miejscu prezesa korporacji. Ale my teraz mówimy teraz o korporacji Snow, bo nie jestem pewien, ale Snow już w tym okresie istniało. Tak, Snow już w tym okresie istniało, czyli on zasiada jako. Czy jego ojcem jest Ger, czy jego ojcem jest Marcel? Może się potem dowiemy, ale. O Jezu, ile ciał. Ciarki mnie przychodzą za każdym razem, kiedy się na to patrzę. Więc dobra, to już chyba wszystko. Stąd. Bo już nic więcej tutaj nie znajdę. I to jest. O matko, spojrzałem teraz na długość tego odcinka. Będzie ponad kolejny godzinny odcinek. Mam nadzieję, że go obejrzycie, no. No ale niestety te lokacje są tak duże. Nie, a nie chce mi się ich naprawdę dzielić na dwa, bo to są. No, jednak. To jest jedna lokacja, nie dwie. I can't go here. O, Jezu. Kurde, jakie był kody. 67182. 67182. Dobra. Tej karteczki już raczej nie będę potrzebować. To sobie zachowam dla potomności i dla pamięci o tych, którzy tutaj zginęli. Karta dostępu, wieża kontroli. Działa? Działa! No, prąd wrócił, jak widać. Najwyraźniej. Okej, dobra, to jest wyżej. Aj, ała! Kurde, te dziury w podłodze. Ała. Dobra, tutaj nic nie ma. Idziemy wyżej. Więc już mamy, to jest jakaś Wichajster. Piętro drugie, radiostacja. Czekaj, a tam było piętro pierwsze, ale piętro pierwsze to było co? Biuro jakieś, czy co? Pierwsze piętrze, serwerownia. Serwerownia, no. Dobra. Piętro drugie, radiostacja. Jakieś notatki, coś ten? Jakaś syrena jest. Nie wiem, czy ona tu. O, hu. Tutaj jakaś zarwana podłoga jest. Oho. I doszedłem na szczyt. S4. S1, S2, S3. Dobra. 12.02. 12, 15.23, 15.51. Okej. To jest na razie najwcześniejszy. 15.40. 34. Dobra. 12 lutego 2007. 15.23. Wysłana jest awaryjna transportowa AA87. Pilot 1, tu AA87. Proszę o zezwolenie na lądowanie. 12 lutego 2007. 15.27. Wysłana jest awaryjna transportowa AA87. Pilot pierwszy. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Prosimy o pozwolenie na lądowanie na waszym lotnisku. 12 lutego 2007, 15.34. Awionetka transportowa A87. Prosimy o natychmiastową odpowiedź. Za chwilę stracimy awaryjny zapas paliwa. Czy ktoś nas słyszy? Cholera jasna, PT. Zaraz spadniemy.
Pilot drugi. 12 lutego 2007, 15:40. Awionetka transportowa AA87. Mayday, Mayday, tracimy wysokość. Message. Sender coordinates. System error, lack of signal. 12 lutego 2007, 15:51. Error. System warning to low temperature. Oho, czyli rozbili się, bo im nikt już nie pomógł, bo nie było komu, bo nie był kto, nikt nie mógł im pomóc, wszyscy zamarli. O, to jest piękna zorza. No. A więc na tle tej zorzy żegnam się z wami w tym już odcinku. To by było na tyle. Zapraszam was oczywiście do kanałów autorów, które znajdziecie w opisie. Link do mapki też znajdziecie w opisie. Zostawcie pod nią Diaksa, bo naprawdę chłopaki odwalili naprawdę dobrą robotę. Zostawcie im też suba na kanale, bo no to ich zmotywuje na pewno do tworzenia kolejnych produkcji. Więc no, to by było na tyle. I w następnym odcinku wybieramy się na miejsce katastrofy, które mamy właśnie opisane tutaj. Tutaj mamy koordynaty miejsca katastrofy. W następnym odcinku tam się udamy, ale to by było na tyle. Więc zapraszam was do obejrzenia poprzednich odcinków i do następnego.